Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Przyjechaliśmy do Łodzi na jarmark świąteczny, który już powoli się kończy. Zaraz wybieramy się na Piotrkowską. Dostaliśmy zaproszenie od organizatorów, także serdecznie dziękujemy i lecimy właśnie na łódzki jarmark. Wkraczamy właśnie w strefę jarmarkową. Tak podsumujmy ten sezon. My byliśmy na 6 jarmarkach. Łódzki odwiedzamy 3 raz, także coś w tym jest. Poza tym, że mamy najbliżej, oczywiście, chociaż nie, Łęczyca jest najbliżej, to tutaj jednak cały spacer rozświetloną Piotrkowską to jest szalona przyjemność. Cała Piotrkowska jest świąteczna. Tak, te choineczki i takie są zadaszenia ulicy, tak, piękne. Bardzo ładnie to wygląda, takie niebo tworzy gwiazdne. Jest naprawdę mnóstwo straganów i jest też fajna taka przestrzeń, że tak, można swobodniej spacerować i oglądać wszystko tak na spokojnie. Tak, na pewno jest dużo miejsca, więc nie ma takiego ścisku też. No idziemy jeszcze tam do tej strefy głównej, gdzie najwięcej się dzieje, już słyszymy jakąś muzyczkę. Na razie tak spacerkiem, później sobie jeszcze pooglądamy. Może jakieś ostatnie prezenty dorwiemy świąteczne. No takiego powitania się nie spodziewaliśmy. Bardzo dziękujemy organizatorom jarmarku za takie powitanie. Kurczę, dla nas to czysta przyjemność. My kochamy jarmarki. Od sercowników. No właśnie, zaraz musimy tutaj jednego sercownika wyściskać. Czekamy na niego. Kochani, poznaliśmy prawdziwego elfa. Jest naszym sercownikiem. Muszę się przywitać i powiedzieć, tutaj Kuba pracuje jako elf na jarmarku. Cały jarmark ogarnąć tutaj właśnie z rodzicami. Ja i oni wszystko jakby to tworzą, całą w ogóle tutaj atmosferę świąteczną. Dużo pracy. No, dużo pracy. Dużo pracy. I jakie jest twoje ulubione zajęcie elfa? Zaczepianie dzieci, to dawanie im zagadek i dawanie cukierków. Super! Bo zaraz wszyscy pójdziemy na nią. Jadźcie na tę wysoką? Jadźcie, nie boicie się? Ja się trochę boję. Ja też. Będziesz z nami wjeżdżał? Nie boisz się naprawdę? Tak wysoko? Słuchajcie, mamy tutaj zagadkę od sercownika dla sercowników. Kolega powie wam zagadkę, a wy spróbujcie w komentarzu zgadnąć teraz. No. Co to za żeberka na ścianie wiszące, które latem są zimne, a zimą gorące? No to także teraz jak wiecie, to piszcie w komentarzu. No bo tutaj elf Kuba będzie wszystko sprawdzał. Wszystko sprawdzisz i zostawisz łapkę w górę, jak będzie dobra odpowiedź. Dobra, super. Jak ktoś napisze prawidłowy komentarz, a my zostawimy serduszko. Tak, prawidłową odpowiedź. Wygadał! Nie wygadał! Do końca, nie. Wygnie się to. Trochę wygadał! Nie! No nie! No nieźle! To ja się tam skupo. Ja cię. Nagrywa się? Tak, tak. O, dziękuję pięknie. Z której chcesz? Z tej? Dobra. Dziękuję bardzo. Ojo! Ile się kręci? To jest pytanie kolejne. 3. Dobra, zapięcie mocne. Przetrwamy. Teraz jest zamknięcie. Jacie, jeszcze z takim Kubą tu siedzę, no nie mogę, ale mi się trafiło. Rafała mamy tam, w czapie charakterystycznej, także będziemy go widzieć nawet w locie. Także trzymajcie się mocno, ja też się trzymam. Zdradzę małą ciekawostkę. O, przepraszam, tak. Zdradzę małą ciekawostkę, że jest 30 metrów do góry i się kręci i będzie cały jarmark łódzki widać. Mogłaś mi tego nie mówić, ile jest metrów. Mogłam się tego dowiedzieć później. Podam, że nie słyszę, później sobie odtworzę. Widzimy minę Rafała. Udaje, że się nie boi. Ale wszyscy wiemy, co się dzieje w środku. Chyba się poruszyliśmy. Nie, jeszcze nie. Jak dla mnie to już jest wystarczająca dawka emocji. Możemy się tak pobujać. O, to ja lewą przybiję. Trzymamy się. Dobrze. A to nie jest tak, że nas tu zaprosiłeś, żeby się nas pozbyć i mnie zaraz zepniesz z krzesełka? Nie. Nie spodziewałam się tego, tak się dzieje. Machamy nogami. Ja się boję. Ja się boję. To najpierw nasze miny, bo myślę, że są ciekawe. A teraz miną! Ale pięknie! Ja już się boję! Moja mina jest chyba wygrana, nie? Super! Wow! Jesteśmy już nad tym budynkiem, faktycznie jeszcze wyżej. Ja cię kręcę! Pozdrawiamy jarmark! Trochę teraz się, trochę się opuszczamy. Pozdrawiamy! Mogę się puścić. Ja, bez trzymanki. No nie mogę.
No jeszcze nogami pomachajmy. Nie sięgamy ziemi. O, jadźcie, ale fajnie. Piątka jeszcze, piątka. Nie no, Kuba, dziękujemy, naprawdę. Ja teraz zaskakiwać pewnie. Jeszcze poczekaj chwilę. Wiem, że teraz jesteśmy stosunkowo niżej, ale... Jeszcze trochę. To pierwszy dosięgnie nogami. Dawaj. Jej, pierwszy efekt. Nie no, to też piątka musi cieszyć. Ja chyba się robię stary, bo... To było, ale było super ogólnie, dzięki wielkie. Jeszcze nie mieliśmy, dziękujemy bardzo, bardzo, nie mieliśmy możliwości z tej perspektywy Łodzi oglądać. Naprawdę. Ale taka zakręcona Łódź. No, były emocje niezłe. Proszę Państwa, tym razem już z przewodnikiem, także wszystko będzie profesjonalnie tutaj cały spacer opisane. Tak jest, główna brama jedna z dwóch, bo wcześniej przyszliśmy z drugiej strony. Tutaj mamy pana na ławce. Tak, przysiądziecie się do pana. Oj, trochę mokro, to może nie, możecie za nos go złapać. Tutaj się łapie go za nos i idzie się tak, dalej. Łapiemy go za nos na szczęście, proszę. Tak jest, trzeba potrzeć. Okej. Okay. Lecimy. Mamy dekoracje świąteczne i szklane również. Nie. Dekoracje świąteczne, super. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Miody, jajka, super. Pięk. Tutaj ciasta, wszystkie słodkości. Makowce. Świąteczne. Tutaj przychodzimy, wiadomo, obwarzanki. Dzień dobry. Miodowe, cynamonowe, czekoladowe. Upi w sweterkach. Jeszcze dzień dobry, jest reniferek, pięknie. Nie, no można się zachwycać, naprawdę. Przepięknie. Tu słodkości oczywiście wszędzie. Oj, tureckie przysmaki i nie tylko wyroby najróżniejsze. Oto dzień halwy, te wszystkie tam. No. Pierwsza wytkana. Tutaj sprzedają owce. Futrozowie tutaj sprzedają. O, trochę zmokła dzisiaj. No tak, bo tutaj zmokłe futra sprzedają. O, tak się stara, żeby tutaj ładnie stragan zdobić. Przesłamy wam trochę zapachu też. Tutaj macie biżuteria. Biżuteria piękna, błyskotki. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, zapatrzyłam się tutaj na te piękne kolczyki. O, tutaj pani z balonikiem pięknym robi zakupy. Tutaj książeczki, ale poukrywane pod folią, żeby nie zmokły. Pogoda, iście wigilijna, pada deszcz, ale jest bardzo przyjemnie, cieplutko. Oj, tutaj książki i gry różne. Historyczne łyżeczki z własnym imieniem. Wow, znajdziecie ze swoim? A, i tu różne grawery są. Kochanej babci, kochanej wnuczce. Ula, Urszula. Jest. Gosia, Gabriela. Aha, właśnie szukamy. Pewnie są alfabetycznie. Tam jest Adrianna czy Adrian? Jest Adrianna. Jest Ada i Adrianna. I Ada, o nie. To bym musiała na dwie łyżeczki jeść. A Rafała szukamy? Nie, to są dziewczyny. Dobra, to jeszcze... A Kuba jest? Szukamy Kuby. To są męskie. Męskie, dobra. Wileńskie smaki. Mięsko różne. Przepyszne mięska, jeżeli ktoś nie jest wegetarianinem. Ale też piwka. Tak, ale też piwka. To już dla każdego. Znaczy nie dla każdego. Kartki świąteczne. Tak, kartki świąteczne. Pozdoby też. Wysyłałeś kartki, Kuba, w tym roku? Wysyłałeś już kartki. Nie, ale będę pocztówki wysyłał. O, dobra. Może list zapiszesz? Do świętego Mikołaja już list napisałeś? No, tak. A, już zagadałeś go pewnie. Już pewnie wszystko wie. No właśnie. Przecież ty jesteś elfem Mikołaja. To przecież cię zna najlepiej. Pierniki najróżniejsze. Piernik z ptasim mleczkiem. O, ja cię kręcę. Piernik z konfiturą. No, tak też. Ale grzeniec jabłkowy jeszcze, nie piliśmy jabłkowego.
następnym razem możemy. Chleb, kieruszka i wypieki, i ciasta. Ojej, o to jest, powiem ci, taka porcja dla nas akurat. Tak, tak. Może byś się Kuba załapał. Jakbym się dorwała do tej blaszki, to nie wiem. Jakbym się dorwał, to by się nie oderwał. Musielibyśmy spróbować. Wziąć te łyżeczki z imionami i próbować. Od jednej strony i od drugiej. O, machamy. Cześć, cześć. Nad ciastem świątecznym. Bardzo piękny kadr. Ja bym miała łatwiej, bo na dwie łyżeczki. A jeszcze będzie na saniach z lodu, które tam... Ja cię. To na nie można wchodzić? No normalnie, masz no co ty? A, idziemy? No tutaj są jeszcze wędlinki. O, i wędlinki są jeszcze na tym samym stanowisku. Ja cię, miody najróżniejsze. Dobre. Jest przesłodko. Nasz szef nas tu prowadzi dalej. A co my tu mamy? Skarpetki. I widzę, Ada mnie tu przywitała. Ada i Adrianna. Ja cię, to ja już jestem ubrana. Widziałam czapki, także będę od stóp do głów ubrana. Nawet jest tata, Czesiu, dziadek, Arek. Podpisane wszystko. I się nie pomyli, Rafał, to by rozwiązało nasz problem, jak z moim tatą cały czas skarpetki sobie podbieracie. Podpisane, wiadomo czyje. No. A ja w ogóle mówiłem, że tu owce golą, nie? No. To są warkocze, to super. Warkocze, tak? Aha. Ona jest ze specjalnych serowych owiec. Aha, no tak, wszystko jasne. Może chcesz sobie taki warkoczyk wpleść? Kuba, doplecisz sobie taki warkoczyk serowy? Serowy jest super, bo można podjadać. Ojaj, tutaj pan apetytu nam narobił właśnie. Piękne zapachy, oscypkowe. Tutaj stanowisko, pod którym się poznaliśmy z Kubą. Takie pamiętne miejsce. Mega super stanowisko, bo oprócz krzańca alkoholowego jest też krzańc bezalkoholowy dla kierowców, tak jak my teraz. Tak jest, jest przepyszny, taki grzany sok. Bardzo, bardzo dobry. Kuba, też polecasz? Polecam. Jest naprawdę tutaj pysznie. O, tak jest, są grzańce i są super dziewczyny tutaj na miejscu. No i pana tam widzę, dostrzegam również. Jest piękny wiatrak. Charakterystyczny. My od razu, jak byliśmy tutaj pierwszy raz na jarmarku, to tutaj, właściwie za każdym razem, jak tu jesteśmy, to zahaczamy. Punkt na środku charakterystyczny, tak. Bardzo tak, i jakbyśmy się teraz odwrócili, to za chłopakami. Ja chciałam tu tło pokazać, wy się tu lansujecie. bardzo dobrze, żartowałam. Jest scena, jest karuzela, na której byliśmy, nadal jeszcze nie wierzę, że byliśmy na samej górze. Świetne widoki. Tutaj jeszcze taka karuzela mniejsza, to Remek był nią zafascynowany, jak byliśmy wcześniej. A tutaj to są te sanie. Chłopaki, sprawdzicie, czy można siadać na nich na pewno? Jadźcie. O, ja, tu jest Olaf. Olaf, no nie mogę. Spóźniliśmy się, bo dzisiaj rzeźbiono te piękne sanie. I można na nich siadać. Jadźcie. Gdzie jedziecie, chłopaki? Do Katowic teraz na jarmark. Tam nas jeszcze nie było. Tutaj bardzo ważna sprawa, bankomat. Myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych. Bankomat jest tuż pod helikopterem, także łatwo go znaleźć. Tutaj czekoladki, herbatki zimowe. Czekoladki? Wszystkie przepyszne, tak. Prawdziwe czekoladki, orzeszki. Wspaniale. I grzańce najróżniejsze. Też się można rozgrzać. Tu są moi faworyci. Tak jest, tutaj byliśmy. Owoce zalewane czekoladą. Bardzo polecamy kiwi w czekoladzie. Jest przepyszne, banan też, przepyszne. A te choineczki, to co jest? Ananas? Chyba ananas, nie? A tu są jeszcze Oreo teraz. Ja, orzeszko, jakieś takie różne pyszne rzeczy. Jakieś misie, tam są fajne, chyba jabłuszka. Cuda, po prostu cuda. Chałwy. Oj, też uwielbiamy. Wszelakie chałupy. Rzeczywiście duży jest ten jarmark, nie? Tak, jest naprawdę dużo stanowisk. Bardzo fajnie. 30 parę, wow, bardzo dużo. Tutaj też pyszne. Kundosze, langosze. Jedliśmy coś podobnego kiedyś, nie wiem, czy oficjalnie to było to? Tak, to było to? Jedliśmy raz, z masłem chyba orzechowym, przepyszne. Musieli się zginąć, smutno. A co tutaj? Rękodzieło, tak? Białoruś. Białoruś, no proszę. Gdzieś tam w środku. Musicie wy przyjechać i zajrzeć ze środka. Nam nie było dane tym razem. Miody, tutaj miody białowieskie. Przepyszne. Och, to my tutaj próbowałyśmy właśnie z czekoladą, któregoś miodu był pyszny. Pokrzywą, miód z pokrzywą. Przepraszam, ale się zapatrzyłam na te miody czekoladowe. Wino, i nalewki, i zaroni w miodzie. Co to w miodzie jest? Wiśnia w miodzie. Jeszcze raz chciałabym powiedzieć, że pozdrawiam jarmark i was pozdrawiam. Tak, my też również pozdrawiamy jarmark. I pozdrawiamy serdecznie z Łodzi. Tak, kochamy jarmarki świąteczne, a łódzki jest naprawdę wyjątkowy. Można sobie spacerować tutaj w takiej fajnej przestrzeni. Piotrkowska pięknie przystrojona, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Tak, byliśmy też przy choince. Tutaj można się dogrzać w inny sposób. Jakby ktoś grzańca nie preferował, można założyć czapeczkę na uszu. Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Tak, dokładnie. Wyroby regionalne.
Ej, słuchajcie, bateria nam pada. Musimy przyspieszyć, bo nam zmarzła chyba. I mam mniej siły. Kapcie. Kapcie piękne, świąteczne. Mazowieckie. I browar Koreb, też lokalny, chyba z Łódzkiego. To już przedostatnie stanowisko z biżuterią. Biżuteria, wszędzie biżuteria. O, piękne bransoletki. I ostatnie dekoracje. A przepraszam, tu jeszcze są rzeczywiście baloniki. I ostatnie stoisko. I to bardzo świąteczne, piękne. Ozdoby świąteczne. Mikołaje. I stroje również. Wszystkie widzę fajne tak okulary mikołajowe i czapy. Jest, full wypas. No super, ekstra. Kuba, dziękujemy ci piękne za oprowadzenie po całym jarmarku. Wszystkich tak oprowadziłeś. Polecasz się na przyszłość do oprowadzania? Ja cię, nie, no musimy cię tu jeszcze uściskać. Boże, jak miło. Nie spodziewaliśmy się na naprawdę, takie powitań i niepowitań, cały czas był bardzo fajny i sympatyczny, aż tu już kamera się buntuje nam troszkę. Wróciliśmy do domu, słuchajcie, i jesteśmy w ciężkim szoku nadal. Tak, po tym co się wydarzyło, zupełne zaskoczenie, co prawda, dostaliśmy rzeczywiście zaproszenie, no ale myśleliśmy, że po prostu tam się z kimś spotkamy, z organizatorami, tak, bo podziękowali nam za relację, za to, że nagraliśmy na film z jarmarku. No i myśleliśmy, że sobie pospacerujemy tak na spokojnie i jeszcze trochę klimatu poczujemy przed świętami, bo się jarmark kończy. A tu się okazało, że takie się działy szaleństwa. Tak, słuchajcie, taką nam niespodziankę sprawili. W takim szoku cała byliśmy rodzinka, w ogóle. A przede wszystkim Kuba. Tak, i tyle atrakcji. Tylko jeszcze powiedzmy, że zaczęło się od tego, że Kuba, który razem z rodzicami tutaj prężnie działa nad jarmarkiem łódzkim, znalazł nasz film, pokazał go rodzicom, no i właśnie my się tak skontaktowaliśmy z organizatorami, znaczy zostaliśmy w taki sposób nas, od organizatorów i to wszystko właśnie z inicjatywy Kuby wyszło, że się spotkaliśmy i spędziliśmy tak szalony wieczór, Kuba, miły, że naprawdę i słuchajcie, dostaliśmy tu jeszcze taką pakę prezentów w ogóle jeszcze, masakra to jest jakaś. Jeszcze nie zajrzeliśmy do środka, tak nie będzie patrzeć. Właśnie teraz mieliśmy zajrzeć i pokazać wam, co my tutaj w ogóle dostaliśmy, bo jesteśmy no bardzo wdzięczni, że w ogóle takie coś tak. Myśleliśmy, że po prostu przyjdziemy, porozmawiamy z kimś, bo super, bo. Tak, to było, że na grzańce mamy wpaść, no to kurczę, bardzo my, miło. Super, jasne. Podobają nam się bardzo te jarmarki, to sobie wpadniemy na grzańce, oni tyle jeszcze taki stos prezentów. Dostaliśmy. I jeszcze takiego mieliśmy elfa przewodnika i w ogóle tyle się działo. I jest wow, naprawdę. To są produkty, które można dostać na jarmarku świątecznym. Między innymi zdobione pierniki z dedykacjami najróżniejszymi. Tutaj mam też takie właśnie pierniczki. Troszkę nam się zgniotły w transporcie, ale na pewno będą przepyszne. Przechodzimy dalej. Zabieramy pod folię coś, co mnie bardzo to jara. To jest super w ogóle, jestem mega. Jestem fanką kubeczków, a tak, dwie marki świątecznego łódzkiego jeszcze nie mieliśmy. Mamy tu takie dwa kubeczki. Ja mam w wersji niebieskiej, Ada w wersji czerwonej. I słuchajcie, one mają wszędzie narysowane jakieś właśnie rzeczy związane z łodzią. Tak. Jest napisany jarmark bożonarodzeniowy. No i mamy tutaj właśnie Tuwi, ma jakieś tam kamieniczki łódzkie, wszystkie jest takie. Jest tanie jednorożców. Tak, tak. Księży Młyn Filmówka chyba. No, same jakieś takie tak charakterystyczne punkty taki w Łodzi, nie? Tak, taki sam, super, tylko wersja super, czerwona i naprawdę niebieska. Mega fajne kubki i mamy teraz świąteczne łódzkie kubki. Jaram się bardzo. Księży naprawdę Młyn, to się tak nazywa? Nieważne. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Przechodzimy dalej, no w ogóle mega prezenty, naprawdę. Przechodzimy dalej, mała taka ciasteczko. Trochę mi się kojarzy z Wielkanocą, że takie małe. Nie, że małe, tylko że tak, co? A makowie. A mi się to kojarzyło z Wielkanocą. Nie, że mamy ciasteczko, ale chodzi mi o to, że ta sama rodzinka będzie organizowała jeszcze jarmark wielkanocny tak w Łodzi, więc wszystkich gorąco zapraszamy. Was również pozwalamy tak sobie zaprosić. I też będzie na Piotrkowskiej. Wiem, że będzie Boskie. Tak, ja też tak ustawiam. Przechodzimy dalej, słuchajcie, z grubej rury tutaj. Apollonia, to jest jakieś... coś przepraszam, na wieczór świąteczny. To jest chyba winko, gronie, tak? Czekaj, bo ja nie wiem nawet. Nie, lecki świeżo płoczony sok z jabłek. Wow, taki poddany fermentacji, czyli jakiś taki cydr. Trochę cydr, no. Czy taki bardziej Nie, cidresco. Tak. Czyli takie a połączenie jest jakby polskie w ogóle. Prosecco i cydru i takie coś. Przepyszne. Cydrekko to jest. Połączenie cydru z prosecco. Tak. Cidrekko. To jest, tak. Bardzo dziękujemy. Spróbujemy czegoś nowego w takim razie. O tym się bardziej potrafię wypowiedzieć, bo grzańce na jarmarkach to ja po prostu uwielbiam. Tutaj mamy malinowy grzaniec. Tym razem już chyba alkoholowe. Tak, tak? Ustawiam?
Tak, 13%. No to tak jest. Siecze jeszcze. Tak już po powrocie do domu, jak już za kółko nie będzie. To jest miód niepitny, tylko znaczy też można wypić, na przykład, jeżeli ktoś chce, ale już bezalkoholowy. Mamy super miód, który się na pewno przyda do herbatki zimowej. No i właśnie to wszystko było na tych jarmarkach. Nie, przepraszam, jeszcze nie to. Jeszcze drewniana taska, na której to wszystko było podane. Nie widziałam stoiska z drewnianymi taskami. Takich tacek, to są unikalne taski, ich nie ma nigdzie na stoiskach, nie można sobie tego kupić. My mamy taką prestiżową taskę dla nas. Jest naprawdę super. Na ciasto idealna. Jestem naprawdę w szoku i byliśmy na tej kolejce, sami byśmy się pewnie nie odważyli wejść, tak podstawiam. Ja mówiłem właśnie, ja się czuję... Nagle tu, dobra, idziemy. Jak byłem młodszy, to ja miałem takie parcie, żeby pójść na wszystkie najniebezpieczniejsze kolejki i w ogóle to była taka frajda i nigdy nie rozumiałem, dlaczego rodzice się z tego nie cieszą, a teraz rozumiem. Po prostu ja się stresowałem dzisiaj na kolejce, ale z drugiej strony były super widoki z tej kolejki i naprawdę było warto. Nie, no i były dobre zabezpieczenia. Tak, tak. No dokładnie. Nie, no przepraszam, to może źle zabrzmiało, ale chodzi o to, że po prostu się zestarzałem pod względem kolejek. Natomiast jak już wszedłem, to nie żałowałem, bo nie dość, że widok z tej kolejki był super, bo była bardzo wysoko, to jeszcze widać było z góry te wszystkie kamieniczki i jarmark. To naprawdę było ekstra. Fajnie, fajnie, przefajnie. Cieszę się, że jeszcze na jarmark wpadliśmy. I bardzo dziękujemy całej rodzince za to, że mogliśmy w ogóle tam spędzić czas i naszemu przewodnikowi. I zachęcamy do korzystania z tego jarmarkowego klimatu. W tym roku odwiedziliśmy 6 jarmarków. Jesteśmy dumni z siebie. Vlogmasowi i po prostu celebryci. Tak, jest. Tak, to jest nasz tytuł oficjalny. Przytaknę ci, bo tak się dzisiaj czuję właśnie. Tak. No i tyle. No i mam nadzieję, że pokazaliśmy wam ten jarmark w całości. Na pewno wybierzemy się też na to. Przecież mieliśmy takiego przewodnika, że wszystko było obcykane. No nie w całości, bo jeszcze tam super, rzeczywiście było takiego klimatu się nie da w pełni oddać na filmie, to trzeba po prostu pojechać. Tak jest. Także do zobaczenia na jarmarkach świątecznych. Tak. I dziękujemy za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę pod filmem. Zapraszamy was na jarmark tym razem, albo jeszcze jak zdążycie na świąteczny, jeżeli nie, to na Wielkanocnej na Piotrkowskiej. No i tyle. I jak zawsze, do zobaczenia jutro. Pa!